No dobra, siemanko, po przerwie dłuższej, mianowicie jak widzicie już jest trochę złożone, lagi z przodu są uszczelniacze powymieniane w jednej, wymieniłem tylko w jednej ladze, druga była, były uszczelniacze i wszystko było w idealnym stanie, więc nawet nie wymieniałem. Nie ukrywam, że troszeczkę przy tych lagach się powkurzałem, ponieważ miałem problemy z wbiciem panewki z powrotem na miejsce, no i doszedłem do wniosku, pierdziele. Miałem gdzieś taki przyrząd specjalny, żeby wbić te panewki, gdzieś mi to zginęło i normalnie mnie krew nagła zalała i doszedłem do wniosku, że wymieniłem tylko w jednym, powymieniałem oleje, powyczyszczałem wszystko w środku, te lagi, komory i wszystko powyczyszczałem i zalałem nowym olejem 5W. I tyle, na tym się skończyło. Będzie się coś działo, ale raczej nie będzie się nic działo z tamtą drugą lagą. Wywaliłem odpowietrzniki. Odpowietrzniki wywaliłem, zostawiłem normalnie na śrubkach. Ponieważ ten odpowietrznik przy ladze, bo testowałem te odpowietrzniki, no i przy ladze tej, co mi się wylała, zaczął puszczać. Po prostu nie trzymał ciśnienia. I mi się wydaje, że dlatego mi się laga rozlała, bo nie trzymał ciśnienia z tamtej strony, więc wywaliłem te odpowietrzniki na razie. Muszę je rozebrać i sprawdzić, ogólnie rozebrać i sprawdzić, co tam się dzieje, albo ewentualnie je wyczyścić. Bo one mają już ponad chyba 7 lat, te odpowietrzniki, więc, bo to miałem w Suzuki wcześniej, jak jeździłem. Ten sam gwint był w lagach, w RM250, więc to z nich jeszcze pamiątka. Z tego crossa pamiątka jest, więc z przodu mam łożyska polskie. No i cóż, no dowaliłem do nich trochę więcej smaru, wszystko jest zajebiście, chodzi, już chwilę się na tym jeździło. Ośki nasmarowałem z przodu i z tyłu smarem miedzianym. Co do amortyzatora, mam lekki luz tutaj na górze, tego nie będzie widać, bo to mam jeszcze nie dokręcone na wahaczu, ale jest minimalny luz na górnym łożysku, lecz na razie tego nie będę robił, dopóki nie dotrę pita. Tutaj już leży serce do niego, które zaraz będziemy montować. Mi się wydaje, że to jest najważniejsze. Cóż, no tu jeszcze będzie do podprostowania to dziadostwo, podnóżki całe, bo jest pokrzywione, no niestety jak się jeździ enduro, to tak jest. To tutaj wszystko jest poskładane na kleju do śrub i dowalone mocno. Z tyłu wymieniłem śruby od napinacza, mianowicie, bo miałem zapieczone i tu jest ten ból, że z jednej strony mi się chyba gwint wyrwał, bo pozapiekane były te śrubki w środku i wymieniłem na nowe. Zobaczymy, jak to będzie. I pompkę mam do wymiany. Niestety. Już wiem, dlaczego mi od czasu do czasu się zapowietrza. Mianowicie tutaj taki tłoczek jest i tam jest taki element aluminiowy, on jest złamany. Gdzieś miałem tutaj, plątała mi się pompka, ewentualnie zrobię z dwóch jedną uczciwą jakąś pompkę i to się wymieni. Z tyłu, jak no widzicie, no amortyzator mam wylany, no ale niestety nie dam rady go zregenerować na razie. Ale na zawody 6 są, więc jak ktoś tam prawdopodobnie mnie zobaczyć na zawodach, powinienem się wyrobić, mam nadzieję przynajmniej. Uda mi się dotrzeć tego pita, mnie, braciaka, Pitbike Ridera, prawdopodobnie też zobaczycie. I cóż, no, działamy, póki mam baterię.
Można powiedzieć, że silnik zamontowany. Prawie. Bo nie dokręciłem chyba jeszcze tej śruby. Czy dokręciłem? Chyba ją dokręciłem już, tą śrubkę. Tą nie dokręciłem jeszcze. Muszę jeszcze szpilki posprawdzać. Je podokręcać. I będzie gotowe. Chłodnicę zamontuję dopiero jak rozgrzeję i będę wymieniał olej, to wtedy dopiero zamontuję chłodnicę. Z przednim zaciskiem to tylko są klocki do wymiany, bo i tak są zatłuszczone całe, bo mi się jedna laga wylała i jest praktycznie zero. Więc jeszcze oczywiście tłoczki przeczyszczę, je cofnę. Prowadnicę tak samo smarem miedzianym się nasmaruje. Powyczyszcza wszystko i powinno hulać. Mam nadzieję przynajmniej. Łańcuch się jakiś założy. Mam tutaj łańcuch już. Lida. Bit NZ3 420 na łańcuch. Nie byle jaki łańcuch tutaj. Kupiłem oczywiście bezpośrednio, bo będzie katowany bit. Muszę ustawić zawieszenie z przodu. Całkowicie inaczej teraz, bo jest rzadszy olej. Więc no jest trochę do roboty przy tym. Dobra, ja idę ładować baterię, bo mi padnie. I widzimy się zaraz znowu po przerwie. Dobra, miejsce na karcie się kończy. Posuwamy się powolutku do przodu. Jak widzicie, już przód wleciał cały. Prawie. Z zaciskiem to jeszcze będę miał problemy. Muszę go zregenerować. Wymienić klocki. Z tyłu jeszcze pompkę. Muszę znaleźć. Jak nie znajdę, to będę musiał na razie się męczyć na tej. No i się ewentualnie wtedy dopiero coś wykombinuję. Instalacja już jest puszczona, na razie to jest na starej wiązce. Tu mam nową wiązkę. Tu mam nową wiązkę instalacji z nowym modułem, ale to wszystko poleci do Pitbike Ridera, do jego silnika 140. Będzie montował ten zapłon. A ja u siebie ogólnie podocieram, jak dotrę pita, to wleci. Jak dotrę pita, to wtedy wleci normalny, standardowy zapłon ze 140. Pitbike Rider będzie ładował zapłon ze 170, a ja będę ładował zapłon ze 140. Masakra. No ale cóż, no, mi jest potrzebny mocny dół, jak się wbije w bandę, żeby nie przydławiło mi tej 170, więc... A nam trzeba mocno górę. A Pitbike Riderowi mu trzeba, żeby się mocno kręcił. No, różne styly jazdy, no. Każdy jeździ jak umie, jak potrafi i jak lubi. Ja tak nie lubię za bardzo, nie wiadomo jak kręcić motorów, a Pitbike Rider lubi ostro kręcić, więc no... Coś za coś. Już zbliżamy się powolutku do końcówki, żeby wreszcie go odpalić, przetestować. Tu jak widzicie pewnie, bo zaraz będą pytania, co braciak robi. Standardowo, jak to w każdym picie praktycznie, podkleja łożysko na kleju dwuskładnikowym do aluminium. Podkleja, żeby łożysko nie miało luzów, bo jak się zrobi luz, no to rozbije i piasta do wymiany. U mnie tego luzu nie ma, bo też jak widzieliście kiedyś, to podkleiłem i do tej pory trzyma, nie ma luzów. Jak oczywiście się podklei dobrze, żeby nie było powietrza w środku. Cóż, ślizg już jest wymieniony, jak tutaj widzicie, stary ślizg wymieniony, zębatka już jest nowa. Przełożenie tu jest 41 zębów na 420, z przodu mam 16, czyli tam jeszcze nam zostało tutaj niedużo do zrobienia i będzie można odpalać. No ale nie będę tego nagrywał, bo filmik by trwał z dwie godziny, a takiego czegoś na pewno byście nie chcieli oglądać. Ja zauważyłem, że jak są jakieś dłuższe filmiki, to za bardzo tego nie chcecie oglądać, więc tyle. Przetestuję teraz nowe ustawienia na kierownicy, ponieważ Pitbike Rider mi podpowiedział, że niby są ok, że zajebiście się na tym jeździ. Czyli przerzucę sobie kierownicę nie tak jak miałem wcześniej, na samym dole, bliżej siebie, no tak można powiedzieć prawie, że na środku. Tylko wywalę ogólnie do maksymalnie do przodu kierownicę od siebie. Zrobi się dzięki temu więcej miejsca przy wchodzeniu w zakręty, przy kolanie. I powinienem mieć ogólnie lepsze panowanie tutaj nad kierownicą po zeskoku, nie? Jak polecę ostro, to teoretycznie powinno mi zacząć bujać na boki, jak mi dobije zawieszenie, nie? No. Jak dodałem tam posta na YouTube,
na karcie społeczności, no myślę teraz właśnie na tych wszystkich zawodach, co tam Lamba Pitbike Tarnów, znaczy Lamba Pitbike organizuje być. Zobaczymy jak to będzie. Z Kamilem będziemy śmigać, po prostu pomagają nam dostać się na zawody, bo jak wiecie, no my zawsze mamy problemy z Pitbike Riderem, z transportem, no i Lamba Pitbike się właśnie wysunęła z inicjatywą, że nam pomoże po prostu się na te zawody dostawać w zamian za to, że będziemy robić jakieś tam relacje z tych zawodów, co oczywiście musicie szykować, że będą jakieś relacje. Jak będą, oczywiście nie będą zabraniać, no to będą filmiki z kamerki, no jak nie będą z kamerki, no to się ewentualnie jakoś to z trzeciej osoby nagra, nie? Dobra, nie przedłużam, bo już to trwa, uwaga. Teraz kieruję się do przedstawicieli marki MRF. Czy podskoczyła wam w ostatnim czasie sprzedaż silników 170? Takie zapytanko od Pitbike Ridera i pana MRF-a. Bo tak normalnie te silniki mieli wycofać, a ostatnio takie pytanko właśnie, czy wam nie podskoczyła czasem sprzedaż tych silników? Radziłbym się nad tym troszeczkę zastanowić, no czy reklamy dobrej nie robimy. Dobra. Chociaż przydałaby się jakaś tam śmierć za tą reklamę przynajmniej, nie? Dobra, no jak widzicie, no silniczek już jest w ramie i nie przedłużam, bo pasuje coś jeszcze tutaj porobić i ogólnie, żeby odpalić go dzisiaj. Mamy przykład kolejny, dlaczego klocki schodzą, że nie mówię głupot. Tutaj braciakowi już zeszedł prawie klocek z jednej strony, bo się ta prowadnica, widzisz? Patrz, bo to jest w ten sposób, patrz. Mogą sobie nawet tutaj zobaczyć. Ewidentnie widać, że ta prowadnica się przecierała, bo klocki nawet zeszły po skosie. Z tej strony prowadnica odbijała, a z drugiej strony prowadnica nie odbijała i już tutaj zeszedł klocek bardziej z tej strony, nie? Dlaczego ona się zacina? Dlatego, że w Chińczykach zauważyłem, że w chińskich skuterach w każdym ta duża prowadnica jest tak samo zeszlifowana jak tu. Po prostu zjechana tak. I w chińskich, mówię wam, że najgorszej klasy są klocki, takie same jak tu, zaciski są. I tam ogólnie nie ma czegoś takiego, że te klocki schodzą nierówno, po prostu, że zejdzie jeden do blachy, a drugi jest jak nowy. Dlatego właśnie, że oni u nich jest zlikwidowana ta wada poprzez tą prowadnicę, nie? Będę hamował naprzód. Będziesz hamować nogami, jak Flintstone. Dobra, bo u mnie na przykład to ja mam te prowadnice już zrobione i u mnie widzisz, że klocki w ogóle nie schodzą. Nie ma takich problemów. Pęknie zaraz. Co pęknie? Chłopie, przy tym jest pan MRF. Nic tu się nie zepsuje. Cyk. Jak widzicie, prowadnica jest odkręcona. Teoretycznie jedyne co ja bym mógł zrobić, bierę prowadnicę od chińskiego skutera, po prostu i tylko je przekręcam w to jarzmo i dziękuję, nie? Tak może zrobić. Można byłoby tak zrobić, ale my naprawimy. Naprawimy, bo trzeba pokazać, co jest nie tak. Ta prowadnica jest ok, nie zostaje. Bo tutaj mamy takie fajne zatoczenie, nie? Na gumki. Pasowałoby je zertami. Idziemy, szukamy zertarki. Musicie poczekać chwileczkę, ja idę to zeszlifować na maszynie. Przerwaj klint. Klintów nie przerwę. I jak jest teraz zrobione? Jeden i drugi. To samo. Dobra, to w wierzchu jest. Jest to samo, kurwa. Zaokrąglone. Jest zaokrąglone. Nie wiem, czy będzie widać. Nie widać. Podłogą. No to wiem, ale i tak nie złapię ostrości. No ale mniej więcej widać, że jest zaokrąglone. Jest zaokrąglony. Jeden i drugi jest zaokrąglony. I już nie powinno być tych problemów. Nie, jak teoretycznie. Ktoś długo jeździł na tym, może być też taki problem, że po prostu tam w środku, w zacisku wyżłobiło po prostu, nie? Bo on jak wyciągnie się, to potem się zapiera po prostu i nie może się cofnąć, wyżłobi, może wyżłobi dziurę, no ale w tym przypadku przesmarujemy to smarem miedzianym i zobaczymy, czy to będzie w ogóle coś. Zagotowało się już? Jeszcze nie. Jeszcze się gotuje. O!
Wybuchnie zaraz. Psuje mi. Psuje się. Psuje motor. O, prysko. O. Gdzie to prysnęło? Na ziemi. Dziura jest. Bo jest dziura, kurwa, w tym. Nie jest dziura. Wszystko, bo za dużo nalałeś. Nie za dużo nalałem. Ja nie nalewam za dużo. I co, teoretycznie ma działać? Tak. Teraz masz chodzić zajebiście. Musi się rozchodzić. Tam jest wyrobione. O, już jest. Zajebiście chodzi. Ten chyba z drugiej strony coś obciera, nie wiem czemu. Ale jest lepiej. Wygrano i będzie. Będzie. Coś z tego może... Naprawione! Coś tam się naprawiło. Naprawiliśmy. Teraz nie powinny klocki schodzić. Teoretycznie, praktycznie powinny. W praktyce nie powinny schodzić, w teorii też. Więc... Dobra, ja się biorę za pita. Mojego, a tego pierdolimy. Nie robimy. I trzeba ten syf tu spątać. Normalnie... Włączyć już? Wstyd. Więc widzimy się po przerwie.